Kamil, ostatni raz boksowałeś w listopadzie. Kiedy powróciłeś do treningów? Jak długo miałeś przerwę? No i na jakim teraz jesteś etapie przygotowań do walki z Krzysztofem Cieślakiem? Trenuję już 3 tygodnie, tak mocno, już 3 tygodnie trenuję. Miałem troszeczkę przerwę, były święta, nie święta, więc wiadomo, trzeba odpocząć, Sylwester, nie Sylwester. Jestem teraz na etapie, trenuję siłowo, żeby się wzmocnić siłowo. Wiadomo, technicznie nie zapominamy, zwłaszcza, że no, z Cieślakiem będzie trzeba boksować mądrze, po co się bić, po co się rozbijać. Tak mówi Piotrek, tak myślę też ja. Więc no, myślę, że będziemy walczyć, nie wiem, jak będzie można, to będzie można pójść do przodu, jak będzie można, to powinno schodzić do tyłu. Zobaczymy. Przygotowania są dobre, bardzo dobrze się czuję, wagę mam super. A propos wagi, ostatnie 2 walki toczyłeś w limicie wagi piórkowej, teraz jaki macie ustalony limit z Krzyśkiem? 59 kilo, no taki jest limit wagowy, miał być 61-200, ale tam, no ja tyle ważę, tak moja waga waży 61-200, więc no trzeba trochę zbić, myślę, że to dla formy, dla wszystkich, no wiadomo, Cieślak będzie miał gorzej, będzie musiał trochę pozbijać, no ale no taki jest boks. Mhm. Zaliczasz się do tej grupy, która mówi, że Krzysiek Cieślak już jest pięściarzem, który ten najlepszy okres ma dawno za sobą? Nie no, ja nie będę mówił, ten jest tak samo zawodnikiem, jest niebezpieczny, jest silny, trzeba uważać. Na pewno będzie próbował jakiś, też będzie miał jakąś szansę, bo już miał tam parę walk teraz przegranych. Będzie próbował na pewno wygrać, być na pewno dobrze przygotowany. Ja na to liczę, że zrobimy dobrą walkę obydwoje i że będzie widowiskowy, że będzie fajny boks. Ale tak jak powiedziałeś, nie zamierzasz się z nim bić, raczej boksowanie na dystans, czyli to, co pokazywałeś właśnie w ostatnich 2 walkach, tak? A to zobaczymy, to wszystko może się zdarzyć. Ja lubię się bić też, dużo walk miałem, także nie szedłem do tyłu, szedłem tylko do przodu i nie szedłem ani kroku do tyłu, tylko do przodu, więc no zobaczymy, jak będzie mi leżał, to pójdę do przodu, jak będzie mi nie leżał, to pójdę do tyłu. Jak będę chciał iść naprawdę na wymianę, na bicie się, tylko po co tak naprawdę, po co się rozbijać, po co, dajmy na to za 2-3-4 lata, bo będę mówił na chleb, po co mi to. Twój trener zwraca uwagę, że przede wszystkim świeżość, taka młodość powinna być twoimi atutami w tej walce. Czujesz się szybszy, silniejszy od Cieślaka? Myślę, że no, na pewno jestem młodszy, nie? Widziałem ten Cieślak bije widoczne ciosy, tak jak ja widzę, jak ja to zauważyłem, widzę widoczne ciosy, bije takie te sierpy, takie widoczne, więc no myślę, że szybkość będzie na pewno jakąś moim atutem, że będę szybszy. Silnym też jestem zawodnikiem, więc no zobaczymy, on jest starszy, silny, no nie ma co mówić, zobaczymy, wszystko się okaże w ringu. No właśnie, obaj jesteście szybcy, silni, walka twoim zdaniem potrwa pełen dystans, czy raczej nie? Zobaczymy to. Ja nie będę mówił, to jest boks, więc no, wszystko się może zdarzyć. Mam nadzieję, że no, potrwa, że ja się pokażę i on się pokaże, będzie dobry boks. No i tylko tyle. Zobaczymy, jak to będzie. Jakie ogólnie cele sobie stawiasz na ten rok? Twój promotor zdradził w rozmowie z nami, że już jest w trakcie finalizowania twojej wizy pracowniczej, żebyś mógł trochę dłużej poprzebywać w Stanach, czyli po tej walce już przenosisz się za ocean? Nie wiem, wszystko jest możliwe. Teraz ma przyjechać na tą walkę Mariusz, chociaż nie jestem jeszcze do tego do końca pewny, ale jak ktoś tutaj przyjdzie, to pewnie będziemy się dogadywać co i jak. Co dalej z moim kierunkiem, czy jadę do Stanów, czy trenuję tutaj. Zobaczymy, mi się dobrze, że tutaj trenuję z Piotrkiem, bardzo dobrze, no ale no też w Stanach też mi się dobrze trenuję, więc no zobaczymy, jak to będzie. A jakie cele sobie stawiasz na ten rok? W zeszłym roku zdobyłeś 3 pasy. Dużo i też w młodym wieku z małą ilością walk, pas interkontynentalny w UBO, to też chyba była duża sprawa. W tym roku należałoby jeszcze trochę unieść tę poprzeczkę do góry? Nie wiem, to też zależy, to nie tylko zależy ode mnie, to też zależy od mojego promotora, jak to będzie. Ja będę trenował mocno, solidnie. Chciałbym, wiadomo, zdobyć mistrza świata, czy to będzie za rok, czy za dwa, czy w tym roku. Nie wiem, zobaczymy, więc no. Będę na pewno trenował, będę chciał walczyć z najlepszymi, tak jak myślę, że każdy zawodnik by chciał walczyć z najlepszymi. Ja też tego chcę. Myślę, że mam szansę, że mam do tego jakieś predyspozycje, żeby no, być dobrym zawodnikiem, więc no zobaczymy. Myślę, że dużo czasu, dużo treningów, dużo potu i będzie dobrze. Oprócz twojego pojedynku w Gdańsku także kilka innych ciekawych walk. Artur Szpilka, Krzysztof Zimnow w wadze ciężkiej.
Twoim zdaniem, jak ta walka się rozstrzygnie? Ja daję 50 na 50. Obydwoje są silni, obydwoje umią boksować, obydwoje ten, no. Zobaczymy, jak to będzie. To jest boks, nie? Zimno kiedyś z nim wygrał ze Szpilką. Nie wiem, jak to tam będzie. Teraz wiadomo, Szpilka jest cięższy, jest silniejszy. Więc no zobaczymy. To jest teraz jest wszystko w ich przygotowaniu, wszystko w nie wiadomo, które będzie lepszą formę, które będzie się lepiej czuł. No zobaczymy. To wszystko no, zależy od nich. Zobaczymy wszystko od 23. A twoim zdaniem, jakim wynikiem zakończy się walka Przemysława Salety z Andrzejem Gołotą? Moim zdaniem Przemysł Salety i Gołota... No ciężko to widzę. Ogólnie no, obydwoje są starsi już zawodnikami. Ja życzę, żeby ta walka była widowiskowa, żeby wszystkim się podobała. Kto wygra, to myślę, czy wygra Gołota, czy wygra Saleta, to myślę, że ani ten nie będzie poszkodowany. Oby była po prostu fajna walka.